Ciekawostka. Jack 3 jest pierwszą grą robioną przez Naughty Dog bez twórców Naughty Doga. Andy Gavin i Jason Rubin opuścili już Naughty Doga w tym. I potem przed Jackiem 3. Więc Chris, nie pamiętam nazwy, Evan Wells stał się szefem Naughty Doga i on jest dalej szefem Naughty Doga do dzisiejszego dnia. To jest nawet fajne, ponieważ oglądałem dokumentarz Naughty Doga i była malutka panika u Naughty Dog, ponieważ się oni obawiali, że Sony będzie próbowało zmienić strukturę Naughty Doga, ale ponieważ Shuhei Yoshida był spoko ziomkiem i dalej jest spoko ziomkiem, to on po prostu nic nie zrobił. I praktycznie pokazuje, że Sony szanuje swoje studia w przeciwieństwie do Microsoftu, gdzie każą niektórym studiom kasować ich oryginalne plany i każą im robić Gears of War i Halo. I kurde... Sorry, ale ta kancelacja Scalebound'u to jest najgłupsza rzecz, jaka mogła się wydarzyć. Szczególnie to, co się wydarzyło po tym, co Phil Spencer napisał na Twitterze. Ta decyzja była fantastyczna dla fanów Xboxa. Ziom, jest 2017. Wiecie, ile już gier wyszło na Playa 4? Ekskluzywne na Playa 4? Oczywiście Nier Automata jest na PC, ale tak czy siak, na Xboxie nie kupisz Nier Automaty, ponieważ Xbox się szajsko sprzedaje w Japonii. Ale cóż, panie i panowie. Więc Cleaver chce... pozwala nam używać jego pojazd. Oczywiście nie jeden z tych balasowych pojazdów, tylko taki szajski pod nazwą Staff Papi. On też nas wyzywa na pościg. Jak Jack wygra, to możemy to autko mieć na stałe. Ale jak jak Jack wygra, to mamy autko. Jak Cleaver wygra, to on dostaje Daxtera, ponieważ on chce Daxtera zjeść. Więc zanim się będziemy ścigali z Cleaverem, mamy tutorial pojazdu. I panie i panowie, oto 50% Jacka 3. Oczywiście to nie jest aż tak tragiczne jak samoloty w zaginionej granicy, ale to jest praktycznie punkt, którego do dzisiaj nie lubię w Jacku 3. Co powoduje, że jestem większym fanem Jacka 2. Coś, co zdarzyłem niedawno, kiedy sobie ostatnio grałem w Jacka 2. I szkoda, że już zrobiłem let's play Jacka 2, ponieważ bym sobie jeszcze raz zagrał w gierkę, ale to już zagram u siebie dla przyjemności, a nie dla let's playa. Ale cóż, L1 się skacze, kwadratem się hamuje i jedzie do tyłu, L2 to oczywiście to, X-em się jedzie. Kółkiem jak skręt... analog w lewo i w prawo i kółko to mamy mocny zakręt. I jak będziemy mieli inne pojazdy, to R1 będziemy mogli strzelać. I po prostu L1 w miejscu i le... dół, góra, kółko. L1 w miejscu i... analog w lewo i w prawo, to możemy... zmieniać nasz kierunek na miejscu. Ale cóż, czas na wyścig z Cleaverem, panie i panowie. I ponieważ ten wyścig jest super, uber, fucking nudny, to ja se pogadam o wersji na PS2 i o tym, jak ona spaprana jest, ale można ją też naprawić. Jak można ją naprawić? Więc chyba już każdy wie, jak mass media spaprało port PS2 Jacka i Daxtera. Cała trilogia szajska na wicie. Ale dzięki Henkaku i paru modom, jak Vitamin, to możecie overclockować gierki teraz. W sensie takim, że możecie powodować, że gry chodzą lepiej. Po prostu procesor overclockujecie. Coś jak na PSP, gdzie się overclockowało system, żeby gry chodziły szybciej, bez lagów. I to szokująco naprawi... Teraz ja tutaj mówię to, co Pixel mi powiedział. Pixel is gay. Mój kolega. Pixel. Pixel mi powiedział, że gry chodzą bardzo dobrze. Na PSVicie z tym Vitamin. Co szokuje mnie ostro. To więc praktycznie można powiedzieć, że to wina Wity, czemu ta kolekcja
Jacka i Daxera była uber szajska na bicie. I dopiero jedno okrążenie kończymy tutaj, co mnie trochę wnerwia, ponieważ nie mam co powiedzieć dalej na temat tego wyścigu. Cleaver jest czerwonym ziomkiem na mapce i on jedzie Sun Sharkiem, pojazd, który my będziemy mieli. Na szczęście Cleaver nie wie jak prowadzić, ponieważ to auto, które on używa, jest szybsze od tego co ja mam, ale jakoś ja go mogę przegonić. Po prostu gra mi daje litość. Mówiąc o litości, nie spodziewajcie się tej gry, nie spodziewajcie się, że ta gra będzie tak trudna jak Jack 2. Jack 3 jest bardzo łatwy. Czasami mogę powiedzieć, że za łatwy, co powoduje, że czasami niektóre misje są super łatwe. I nie ma bullshitowych checkpointów. W sensie takim, że są checkpointy, w przeciwieństwie do Jacka 2, gdzie praktycznie połowa misji nie miała checkpointów. Ale nie wiem. Dużo ludzi narzeka na poziom trudności Jacka 2 i ogólnie na kierunek, w którym seria poszła po Jacku 2. Po Jacku 1 szczególnie. Ale szczerze, Jack 2 to tak czy siak wyrąbista gierka jest. Jack 2 to jedna z tych gierek, gdzie masz duży problem za pierwszym razem. Ale za drugim i trzecim, czwartym to praktycznie już jesteś masterem gry. Wiesz co robić, bezbłędnie możesz w grę grać. Tak samo ja mam z Ratchetem 2. Gra, która jest super trudna na początku, ale potem staje się super łatwa, kiedy wiesz co robisz. Coś co niektórzy ludzie nie lubią, że mówię, ponieważ są niektórzy ludzie, którzy się ciągle obrażają na mnie, kiedy mówię, że Król Protopet jest najłatwiejszym ostatnim bossem w serii. I kurde, mi tutaj hejtują, że ja się nim zrodziłem 50 razy. O, to miałeś są dobre bronie, jak mogłeś? Sorry, ale tak się gra w Ratcheta. Wolę być opecki niż nie opecki. To się nazywa przygotowywanie do grania. Mówiąc o Ratchecie, ja nie wiem kiedy tknę ten reboot. Nawet mnie nie motywuje, żebym sobie kupił na przecenie. Ta gra jest tak fucking żałośnie nudna. Praktycznie to może być pierwszy zarzut, który mogę wygrać na easy, ponieważ nawet nie chcę grać na normal. Ponieważ większość broni jest uber szajska. Ale cóż, Cleaver został pokonany, co nam daje prawo na użytek tego pojazdu. Więc Cleaver tam nam po prostu mówił, że o, możecie zatrzymać ten pojazd, dopóki dedniecie. Więc on się nie może doczekać praktycznie, że kiedy dedniemy. I tutaj mamy debiut maruderów. Ludzie, którzy chcą mnie zabić z byle jakiego powodu. Ja zawsze myślałem, że oni się ostro obrazili na Jacka, ponieważ kopaliśmy im zadek w wyścigu. Ale cóż. Więc tutaj Damus mówi, że Packer mu powiedział, że Jack ma dobre skille za kierownicą. Więc Damus chce, żebyśmy zebrali parę artefaktów przed burzą piaskową. Oh, great. Thanks for the pep talk.